Witajcie w kolejnym odcinku poświęconym serii Skyrim. Odcinku po troszkę dłuższej przerwie, spowodowanej niestety moją chorobą. Chorowałem dość długo, miałem problemy głównie z gardłem i dlatego nagrywanie odcinków ze Skyrim nie było możliwe, bo nie brzmiało to zbyt ładnie i jakoś dałem sobie troszkę spokój z tym. Pojawiały się odcinki z Diablo 3 tylko dlatego, że były one nagrywane dużo, dużo wcześniej, jeszcze przed wejściem nowego patcha. I dlatego, żeby zapełnić trochę ramówkę na kanale, wysyłałem cały czas filmiki właśnie z tego, z Diablo 3. Dobra. Zanim zacznę cokolwiek robić, to wytłumaczę, o co chodzi, co będę w tym momencie robił. Dużo ludzi sugeruje mi, aby już iść do Siwobrodych. Oni są gdzieś tam. No, coś takiego. Na razie tego nie zrobię, ponieważ zastanawiałem się nad zostaniem heroldem, tak to się chyba nazywa, towarzyszy, żeby mieć ich bardziej do dyspozycji. I dlatego udamy się teraz do towarzyszy i kilka następnych odcinków będę właśnie poświęcał na to, żeby zrobić jak najwięcej misji właśnie u nich, najlepiej dla każdego z nich. W dzienniku mam w różnych zadaniach dowiedz się, jak możesz pomóc innym towarzyszom. I właśnie to zadanie jest takie jedno z ważniejszych. Poza tym, żeby nie zdradzać fabuły dalej, to w związku właśnie z towarzyszami będzie też troszkę więcej ciekawych rzeczy właśnie od nich można się nauczyć pewnych umiejętności, ale ci, którzy grali, to wiedzą. Można zdobyć pewną ważną umiejętność. No, dla jednych ważną, dla drugich, no, inni nie będą chcieli właśnie z tego korzystać. Ale jest to ciekawa rzecz i warto to pokazać. Więc spróbujemy znaleźć kogoś, komu możemy pomóc. Dobra, Farkas, witaj. Niektórzy ludzie myślą, żem głupi. Otrzymaliśmy wieść o kimś, kto potrzebuje pomocy w Hafingarze. Nie wiem, o co walczą, a poza tym to nie jest nasza sprawa. Musisz się tam udać, wyglądać na twardziela i zmusić tego mlekożłopa do uległości. Nic więcej. Nie chcę słyszeć o zabijaniu, rozumiesz? Spróbuj nie dać się ponieść. No dobra, mamy osiłek do wynajęcia. Osoba imieniu Belrand z miasta zwanego Samotnia ma zostać zastraszona. Dobra. Zastraszenie polega bardziej na... Może nam to nie wyjść, to znaczy, no tak sądzę, nie robiłem jeszcze tego zadania, ale sądzę, że może nam to nie wyjść, bo jednak trzeba mieć trochę charyzmy. Charyzmy, nie wiem, czy to się tak nazywa. Umiejętności. Zaklinanie, kowalstwo, blokowanie, ciężki pancerz. Gdzie to jest? Retoryka. O. Retoryka bardziej wpływa na siłę perswazji, czyli na to, jak będziemy rozmawiać z osobami. Dobra. Siłek do wynajęcia. Zaznaczymy sobie to zadanie. Mamy samotnie. Jako, że... Super, mamy posąg Meridi tutaj już odkryty. To jest to miejsce, w którym byłem, ale nie... Nie wiedziałem tak naprawdę, co mam w tym miejscu zrobić, więc zajęliśmy się tylko tym, aby... Nadchodzi nowy wierny. Słuchaj, nadstaw uszu i ugnij się przed moją wolą. Plugawa ciemność wlała się do mojej świątyni. Ciemność, którą musisz zniszczyć. Najpierw jednak musisz przywrócić mi moje światło. Poprowadzę cię do niego. Znajdź je i przynieś je tutaj. Twoja nagroda będzie wielka. Przedświt. O, o tym nawet nie wiedziałem. Odszukaj latarnię Meridi, ale tutaj jest... Smok. Ciekawe, czy można rozpocząć z nim... walkę. Ja uciekł. Otrzymaliśmy zadanie przedświt. Nawet o tym nie wiedziałem, że jak się tu przeniosę, to coś takiego się stanie. Ostatnim razem nie
wydarzyło się coś takiego. Co ja muszę tu zrobić, żeby to podświetlić? Odszukaj latarnię Meridi. Ło, kawał drogi, ale... Kościany szczyt mamy zbadany. Dobra, to w pierwszej kolejności udamy się do Samotni. W ogóle w ostatnich odcinkach myślałem, że ten koń mi, że tak powiem, zdechł, gdy spadłem z góry, ale jednak się udało i żyje, więc jest okej. Dobra, wybierzemy się do Samotni, tylko... Muszę chyba zjechać trochę niżej, bo tędy się nie dostanę, jak mam się przebijać przez te góry. Znaczy, oczywiście wiadomo, koń będzie pokonywał grawitację, jak to ktoś kiedyś ładnie określił. Chyba byłem to ja. I tak czy siak bym się tam dostał, ale nie chcę już tam pokazywać błędów. W kółko. Jeżeli słyszeliście dźwięk wiadomości z czatu na Facebooku, to tak, nie wyłączyłem Facebooka i... no i... To był mój błąd, zapomniałem się, dawno nie nagrywałem, dlatego za to przepraszam i lecimy dalej. Żeby nie nagrywać tego jeszcze raz, bo może się, mogłoby się okazać, że na przykład Meridia nie dałaby mi tego zadania, gdybym wczytał grę. O, dobrze, idziemy. Dlatego... O wiele bardziej wolę już powiedzieć, że zwaliłem sprawę, niż zaczynać od nowa nagrywanie. Nagrywamy, tak jak mówiłem kiedyś już, nagrywam na żywo, nie jest to montowany filmik jakoś z jakichś kawałków, nie jest to przygotowane wcześniej, że wykonywałem to zadanie na przykład troszkę wcześniej, tylko po to, żeby wiedzieć, gdzie co mnie może spotkać. Nagrywam to tak dla siebie, dla was, skoro ludziom się to podoba, lubicie do mnie pisać, kiedy pojawią się kolejne odcinki, lubicie to oglądać, to czemu nie? Nie zajmuje mi to dużo czasu, a... No dobra. Wędrowni kupcy są całkiem ciekawi w Skyrim. Potrzebujesz czegoś? Dobrze, ale jeśli cię aresztują, to nie miej do mnie pretensji. Towary i dobra wszelakie, wszystkie mogą być twoje. W sumie? Przyda się. No to bardziej nie mogę, ale otwieram. Doprowadziła cię do ciepłych piasków. Na drogach Skyrim, czyli. Witaj w Mejsk. Rozejrzyj się. Nie, masz, powiem szczerze, nic ciekawego. Kilofo ci nie sprzedam. Zgubę pokrzyw też nie. Właśnie, ze zgubą pokrzyw trochę zwaliłem i uświadomiliście mnie dopiero po filmiku, bo mogłem te wiły, tutaj jakoś się to nam nazywało, te takie drzewka, które spotkałem po drodze robienia zadania właśnie dla kapłanki w Białej Grani, mogłem je zniszczyć właśnie tym tą zgubą pokrzyw, ale nie pomyślałem o tym, no i dobra, nie będę ci tego sprzedawał. Mam nadzieję, że jeszcze wrócisz, by z nami handlować. No ale przynajmniej było śmiesznie, wiadomo. Nie do końca byłem też na to jeżeli przygotowany. Jeżeli przybywasz do Samotni, aby wstąpić do Legionu, to porozmawiaj z Rikke. Jeżeli nie, to unikaj kłopotów. Albo skończysz jak Rogwir. Ciekawe odgłosy wydają te postacie kotów. Kadzi, czy jakoś tam one się nazywają. Nie wiem, jak to się czyta do końca. Lata smok? Mało tych smoków mam pokonanych. Muszę też trochę zastanowić się nad tym, w co porozdawać punkty, jeżeli chodzi o właśnie zabite smoki, bo mam jeszcze dwa krzyki
które chciałbym rozdać. Nie mogą skrzywdzić wujka Rogwira. Powiedz im, że on tego nie zrobił. Na stanowiska. Svari, musisz iść do domu. Idź do domu i siedź tam. Na co czekasz? Się twoja matka. Co się dzieje? Zdrajca. Powiedz jej, że jej wuj jest gnidą, która zdradziła. Co? Ej, halo, co się stało? Ej, przecież ja nic nie chciałem zrobić. Halo. Trochę tego nie zrozumiałem, ale... Czy ja mam tutaj jakiś... Autozapis mam. Trochę dziwna sprawa, ale... Dlaczego jak podszedłem do nich, od razu zaczęli mnie atakować? Dobra. Nieważne. Skoro nie mogę tam podejść... To nie będę podchodził. Okej. Mam porozmawiać z tym typkiem. Mam go zastraszyć, czyli zapiszemy sobie grę. Zastanawiam się, czy jakbym tutaj z kimś nie porozmawiał, to nie mógłbym znaleźć na niego jakiegoś haka. Ale spróbujemy najpierw. Magią czy mieczem? Jeśli zechcesz, by coś zginęło, zabiję to. Wystarczy, że mi zapłacisz. Straszenie mnie nic nie da. Chodźmy! No chodź! Pokaż, na co cię stać. A tak to mam rozwiązać. Odnośnie walki na pięści, to prawym przyciskiem zadajemy mocniejsze ciosy, ale jest mniej ich, a lewym przyciskiem zadajemy dużo pojedynczych ciosów słabszych. Bójki są dość rzadkie ogólnie w grze, no drugi raz dopiero się bije. Pewnie można gdzieś bić się na przykład za pieniądze. Nie jest to jakoś dobrze rozwiązane w Skyrim. Chyba, że zrobię steakem. O, tak jest lepiej w sumie. Te uderzenia też są takie troszkę mechaniczne, widać to. No, to już lepsze. Gdyby można było na przykład trenować się właśnie w walce pięściami, byłoby ciekawiej, bo można byłoby wykonywać jakieś bardziej kombosy. Ale pewnie jest to taki bardziej dodatek. Dostałem polecenie, żeby go nie zabijać. No, już po tobie. Wygląd niepozorny, ale co nieco potrafisz. Muszę ci ustąpić pola. Ręce wyżej. Dobrze, zajmę się tym. Tylko zostaw mnie w spokoju. Okej. No, nie było to jakieś trudne zadanie, bardziej jeżeli nie mielibyśmy odkrytego tego punktu nawigacyjnego. Nie chcę powiedzieć dlaczego. Magią czy mieczem? Nie krępuj się, wystarczy poprosić. Zabiję to. Zastanów się, czy nie lepiej zostać na noc. Jakie niebezpieczeństwa i cuda znajdziemy na zamarzniętych pustkowiach. Już nie mogę się doczekać. Oczywiście możesz wynająć szermierza albo czarodzieja, żeby walczył po twojej stronie. Ale czemu nie dostać obu w cenie jednego? Niech bogowie czuwają nad tobą. No i w tym momencie przynajmniej mam nowego towarzysza, który znając mój sposób gry padnie mi w 2 odcinki. No ale biorąc pod uwagę... Już nie żyje? Mam trochę łososia na sprzedaż. Ej, tam nie chcę łososia. Biorąc pod uwagę mój styl gry, to pewnie... Chyba już o tym mówiłem. Dobra, nieważne. Mój kuzyn walczy ze smokami. A ja? Co ja dostaję?
służbę wartowniczą. Samotnia jest tak jakby centrum, centrum własności cesarskiej. Jest taka bardziej właśnie w porównaniu do Białej Grani nastawiona na pomoc cesarstwu i walkę z zapomniałem jak oni się nazywają. Dobra, w pierwszej kolejności zakończymy zadanie sobie w Białej Grani. Tak szybko podróż. Gdyby nie ta szybko podróż, naprawdę dużo czasu bym stracił. Pewnie i tak bym wycinał po prostu te fragmenty i nie zastanawiał się nad tym, ale... Potrzebujesz czegoś? Jestem ciekaw, z jaką bronią... A... Miecz. Miecz jednoręczny. Słyszałem także o tym, że mogę sobie kupić meble ławę niczyjego do mojego domu w Białej Grani. Tak, wiem o tym, nie musicie mi już o tym pisać. W miarę, kiedy zbiorę troszkę większą walutę, postaram się zakupić jakiś sprzęt i pokazać wam, jak wygląda taki bardziej lepiej umeblowany dom. Czasem dobijają mnie teksty strażników Białej Grani. Ale trudno, trzeba z tym żyć. Hołota zostanie hołotą. Niektórzy ludzie myślą, że... Wydajesz się mieć do tego smykałkę. Upewnię się, że odpowiednie osoby się o tym dowiedzą. No i bardzo miło. Następnego razu. W tym momencie zostawimy towarzyszy. No niestety, wiadomo, chciałem zostać Heroldem. No i nie wyszło jak zwykle. Skyrim wiecznie nas zadziwia. Udamy się na kościany szczyt. Przy okazji zapiszę sobie grę. Zrobię szybki zapis. Już mnie korci mnie strasznie, żeby dostać się do tych siwobrodych. Żeby już tam pójść. Ale myślę, że fabuła może poczekać. Jeżeli mamy pokazać takie bardziej ciekawe momenty w grze. Czasem niektóre zadania fabularne są o wiele gorzej skonstruowane niż zadania poboczne. I wiele ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. Mam nadzieję tylko, że kolejny obóz gigantów. Nie wiem, czy wspominałem, ale w tych miejscach są skrzynie właśnie. O, tam jest skrzynka. I w tych skrzynkach często znaleźć możemy bardzo ciekawe przedmioty. Co ciekawe, najlepsze przedmioty znajduje się zazwyczaj w plecakach. Nawet nie w skrzynkach, tylko w plecakach. Co jest z jednej strony dziwne, a z drugiej strony... Jak zwykle mój towarzysz nie nadgania za mną, no ale trudno. Jest to taka troszkę zmiana w porównaniu z innymi grami właśnie podobnymi, że zawsze skrzynie miały swoje najlepsze przedmioty, a już w ogóle skrzynie, które... Dobra, tu zostawię konia. Skrzynie, które na przykład były zablokowane na poziomie mistrzowskim, eksperckim. Ja nie wiem, czy ja znalazłem coś ciekawego właśnie w takich skrzyniach. Kogo my tu mamy? Będziesz mnie atakować? Myśliwy. Od lat poluję i łowię ryby w tych stronach. Już się bałem. Dobra. W pierwszej kolejności to musimy znaleźć wejście. Jestem ciekaw, jak wysoko tym koniem mogę podjechać. Tak, sądząc po mapie, to wydaje mi się, że to wejście jest albo wysoko, albo po drugiej stronie góry. No i teraz będą poszukiwania. O, nawet zabili mamuta. Nie będę im kradł żarcia, mamy go dużo, więc... W sumie nie pomyślałem, mogłem dalej jechać tą drogą. Tą ścieżką, którą się poruszałem. O, jest i mój towarzysz. W sumie nie dałem za niego dużo, 500 złota. Wydaje mi się, że nie będzie zbyt odporny. Chociaż gdyby używał dobrej magii, lepszej niż ja, to byłoby ciekawie. Często brakuje mi właśnie takiego drugiego towarzysza, który mógłby trochę pociupać z magii.
Wielki, wielki. Dobra. Pokaż, co potrafisz. Ej, ej, ej. O. To ciekawe. Berla... Be... Belrand przywołuje chowańca. Magia przywołania jest bardzo ciekawa. Cały czas zastanawiałem się... O, chyba tutaj musimy się udać. Tutaj konia też zostawimy. Magia przywołania jest ciekawa, bo słyszałem o bardzo fajnym zaklęciu, przywołaniu łuku, który jest bardzo potężny. Jeszcze dodatkowo z umiejętnościami ucznictwa, skradaniem daje bardzo fajne efekty. I zaczynam się poważnie zastanawiać, czy na przykład nie spróbować trochę właśnie w przywołanie. Ale z jednej strony nie wiem, na którym poziomie to wszystko skończę i tak naprawdę rozdawanie w różne statystyki może znacznie osłabić mi postać. Coś tam się dzieje. Nie. Taka architektura jest bardzo... Właśnie. Krasnoludzkie budowle. Że te miasta są nawiedzone. Że właśnie w tych miejscach... Ale my się tu nie musimy... Że są to budowle krasnoludów, którzy są o wiele bardziej technologicznie zaawansowani niż inne rasy. W sumie to też jest ciekawa sprawa. Może odwiedzimy te budowle później, ale najpierw zajmiemy się tym zadaniem dla bogini. Skoro nas poprosiła, może będziemy mieli jakieś łaski. Staniemy kredyt we frankach. Albo sprawi, żeby nie podpisywali akta w Polsce, o, też by było fajnie. A propos akta, to chciałem jeszcze dużo rzeczy powiedzieć, ale... Nie jest to seria, w której chciałbym za bardzo tutaj zbaczać z tematu i... gadać o jakichś bzdurach. Teoretycznie jesteśmy już... Uuu. Mocny koleżka, powiem szczerze. Kolejna duszy. O, i znaleźliśmy wejście akurat. Gwiazdozbiór. Nic nam nie dajesz, to cię nie biorę. Kolejna dusz. Dobra, ja myślę, że w tym momencie skończymy to. Jest chyba około pół godziny trwania tego materiału, więc w tym momencie mogę się z wami pożegnać i w następnym materiale widzimy się w środku tej jaskini i zaczniemy penetrować, jakkolwiek by to brzmiało, jej zawartość i wyrzynać wszystko, co spotkamy na swojej drodze. Dobra, ja dzięki i do usłyszenia, do zobaczenia. Zapraszam do komentowania i tak dalej, i tak dalej. Na razie.